Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Przedstawię Wam dzisiaj nową technikę malowania, a mianowicie obrazek zrobiony za pomocą sznurka zamoczonego w farbie. Do naszego dzieła sztuki będziemy potrzebować kawałek sznurka, to może być włóczka. Oprócz tego jakąś farbę, ja mam niebieską akrylową. Do tego przyda nam się również pędzelek, biała kartka papieru, kartonik jako podkład i do tego notes. Potem Wam powiem, do czego będzie nam notes potrzebny. I zaczynamy od złożenia kartki papieru na pół. I odkładamy na bok. Teraz bierzemy kawałek włóczki, akurat mam kawałek wełny, to może być inna włóczka albo sznurek. I końcówki nie będziemy malować, będziemy potrzebować do pociągnięcia końcówkę, a resztę malujemy farbą. Nie szkodzi, że wyszło tak nierówno. Nasz obrazek również będzie abstrakcyjny, więc nie musi być równo. I teraz otwieramy naszą kartkę papieru i układamy nasz kawałek włóczki we wzorek. Oczywiście to może być zupełnie abstrakcyjny wzorek, może też być bardziej symetryczny, regularny. Ja się zdecydowałam na zupełną abstrakcję. I końcówkę niepomalowaną zostawiam na zewnątrz kartki. Za tą końcówkę będziemy ciągnąć, dlatego zostawiam na zewnątrz i składam kartkę na pół, po czym przytrzymuję, mocno zaprasowuję. I teraz bierzemy notes i wkładamy do środka. Zamykamy i również mocno przyprasowujemy, żeby obrazek się dobrze odbił. Teraz wyciągamy włóczkę. I nasz obrazek gotowy wygląda właśnie w ten sposób. Zupełnie abstrakcyjny, nieregularny. Tutaj się troszeczkę farba rozmazała w czasie wyciągania. Możemy z tym wyciąganiem uważać, jeżeli nie chcemy mieć rozmazanej farby, ale jeżeli w odpowiedni sposób wyciągniemy sznurek, to będzie również dodatkowy artystyczny efekt. Widzimy, tutaj jest dosyć dużo takich ciapek, odbić właśnie farby, które powstały podczas wyciągania sznurka. No i ten wzorek, widzicie, czysty przypadek, abstrakcja, jest nieregularny. W niektórych miejscach było więcej farby nałożonej na sznurek, w innych miejscach było mniej. Ale oczywiście możecie to kontrolować i możecie ułożyć jakiś szczególny, specjalny wzorek, który będzie, jak widzicie, odbity symetrycznie. Nie musi być tak abstrakcyjny jak w moim przypadku. W każdym razie wygląda to bardzo ciekawie i to jest, moja wersja jest bardzo symplistyczna, oczywiście tą techniką możemy zrobić dużo ciekawszy obrazek. Mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał. Będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych filmików. Do następnego razu, cześć!